Duża rzadkość w Adwencie, mianowicie czytamy dziś, czy czytaliśmy dziś proroka Jeremiasza z 23 rozdziału. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać – Pan naszą sprawiedliwością. To bardzo ciekawy tekst z wielu względów, ale także bardzo problematyczny. Nie słyszymy tego w języku polskim, ale autor tego tekstu w języku hebrajskim odwołuje się do brzmienia króla Sedecjasza, tego imienia, które trochę inaczej brzmi po hebrajsku. Także z tego powodu, że Pan naszą sprawiedliwością, to miał być ten Sedecjasz. Widzimy, że tam jest też zaimek zwrotny, który występuje zwykle jako sufiks w hebrajskim języku. Ale naprawdę gra tutaj w tle cały czas polityczna nadzieja na to, że to ten, prawdę mówiąc, naznaczony przez Babilończyków jako namiestnik Izraelitów, że to on będzie naszą sprawiedliwością. Problem jest w tym, że Jeremiasz miał taką nadzieję, ale się pomylił. Sam namiestnik skończył marnie, bo został także uprowadzony do niewoli i zmarł w Babilonii. Wygląda na to, że ci, którzy przepisywali księgę proroka Jeremiasza, mieli sporo wątpliwości, bo ten tekst znajduje się także w innym miejscu. A więc mamy do czynienia z takim proroctwem, które w tym pierwszym, dosłownym oczekiwaniu nie zostało spełnione. Jest mowa o tym, że to jakaś północna część, bo rzeczywiście ta część północna Izraela, ona i była mniej religijna, i także wcześniej odpadła od Judei i stamtąd było to przesiedlenie pierwsze do Babilonii, że mogłoby chodzić rzeczywiście o jakiś powrót triumfalny tej jakby słabszej religijnie części Izraela do macierzy, do ziemi obiecanej na sposób znowu wyprowadzenia z niewoli. Problem jest taki także, gdzie znajdziemy w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa właśnie to, że spełnia się ta przepowiednia, że o kimś możemy powiedzieć, że Pan jest naszą sprawiedliwością. Wydaje się, że najbardziej takim właściwym tekstem, który by można było powiedzieć, że wypełnia się, czy w nim się wypełnia ta zapowiedź, to jest to, kiedy arcykapłan podejmuje decyzję wobec Jezusa, że lepiej będzie, jeżeli jeden człowiek zginie za cały naród. Wiemy, że święty Jan w swojej Ewangelii w 11 rozdziale, gdzie to zdanie się znajduje, wyjaśnia, że jako arcykapłan wypowiedział proroctwo, że Jezus owszem nie tylko zginie za naród, ale także, aby rozproszone dzieci Boże sprowadzić w jedno. W ten sposób Jezus by wypełniał te oczekiwania proroka Jeremiasza, ażeby do macierzy, do jednego kościoła sprowadzić tych, którzy są i blisko, i daleko, i bardzo rozproszeni. Można by szukać także wypełnienia tych wszystkich stwierdzenia, których mówi się o tym, że to jest człowiek sprawiedliwy, choćby na krzyżu. Zwłaszcza kiedy to pojawia się także w kontekście wyznania bóstwa Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówiliśmy dotąd także o szukaniu przez współczesnych Żydów wypełniania proroctw Starego Testamentu, pewnie znowu się kłania owo przybycie 2,5 miliona Żydów z dawnego Związku Radzieckiego z kraju północy. Także jako wypełnienie takiego oczekiwania dzisiaj we współczesnym państwie rozumianym także to proroctwo byłoby tak jak chybione oczekiwanie Jeremiasza, oczekiwanie polityczne.
Na pewno Jezus jest naszą sprawiedliwością. Wziął na siebie nasze grzechy, sam pozwolił się uczynić grzechem i tak stał się tym, który usprawiedliwia człowieka, który jest grzesznikiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.